Blisko 312 tysięcy złotych miasto w bieżącym roku wypłaciło rodzicom i opiekunom dzieci uczęszczających do suwalskich żłobków i klubików dziecięcych. Program bon-żłobkowy realizowany jest w suwałkach od dwóch lat. W okresie od stycznia do września bieżącego roku z dofinansowania skorzystało blisko 200 rodzin. Z początkiem nowego roku szkolnego do ratusza spłynęło kolejne 99 wniosków, z których. Poza dwoma wszystkie rozpatrzono pozytywnie, przyznając wsparcie. Ogółem za wrzesień do rodziców Maluszków trafiło wsparcie w wysokości blisko 29 tysięcy złotych. W październiku kolejni rodzice zdecydowali się na złożenie niezbędnych dokumentów, więc liczba beneficjentów tej pomocy wciąż rośnie. Jak przypomina ratusz, wnioski o przyznanie bonu żłobkowego stale przyjmuje Wydział Oświaty i Wychowania. Aktualnie znajduje się on przy ulicy Sejneńskiej w budynku. Numer 13. Przypominamy, że o bon żłobkowy, czyli 300 złotowe wsparcie, mogą starać się rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do prywatnych placówek dla maluszków.